Masz regułę pachulszczyzny? Nie. Jak widzisz drogę, asfalt, w dół, w lewo i w dół, w prawo, to na pewno pojedziesz prosto. Zabłokny Andrzej, numer 67, freebiker, Przychan, Chojnic. Jakie numery macie, chłopaki? 64. A ty masz 64. Ale właśnie wasza godzina wybiła. To jest ten moment, co właśnie macie wielką przygodę. Do zobaczenia. Jest dobrze, 96 km, 2600 przewyższenia. A pierwszego dnia gdzie dojechałeś, ciekawe? Dojechałem, zacisnął. Aha. To schronisko nad Smolnikiem. A, kul, to miejsce magiczne, nie? Tak, to musiałem 10 km z trasy zboczyć i miałem rano prawie 400 przewyższenia, żeby wrócić na trasę. No i jak ci to, co tu zastałeś, ma się do twoich wyobrażeń? No, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko. Przejechałem wcześniej 4 Transalpy, ale to nie wyścigi, tylko takie bardziej wyprawy. No, tam błota w Alpach to niewiele. Tak, nie ma błota. No i można powiedzieć, że tutaj taki Transalp razy 2 to jest taka Karpatia. Aha. Chodzi o obciążenie, bo trzeba jechać cały dzień. Przewyższenia. Okej. I tkanie. A jak technicznie? Jak to widzisz? No technicznie dobrze sobie radzę w odjazdach.
tak dalej, no ale tego pchania tu jest bardzo dużo. Aha. Jakie masz przełożenia? Co tam masz z przodu? 32 owal. A z tyłu 50? 52. 52 nawet. Nie przydałoby się coś mniejszego z przodu? Mogłoby być, tak. To mogłoby. Po 11:00 połowa trasy zrobiona. Czas na śniadanie. Właśnie zacząłem z taką strategią, że miałem zaplanowany każdy dzień noclegowy. Teraz do dnia 4 się tego trzymam. Udaje mi się dojechać do tej miejscowości, której zaplanowałem. Aha. Gdzie dzisiaj nocowałeś? To Krościenka, to jest pod Szczernicy, trochę musiałem się cofnąć. Aha. A wcześniej? W Krynicy. W Krynicy, tak. Jak sobie radzisz z jedzeniem, z piciem? Masz jakieś na to własne patenty? Nie. Jakieś szczególne patenty nie, raczej. Standardowo. Zabieram śniadanie. Aha. Trochę jem rano, trochę zabieram na drogę. I staram się zawsze dotrzeć po 19:00 na miejsce i tam się... Nie później, tak? Nie później? Nie później. A gdzie dzisiaj? Jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj Zawoja. Zawoja? O, to ładnie. Jutro Przegibek i w piątek Szyk. No i super. Ale co, podoba ci się to w ogóle? Tak, bo jadę sobie sam. Spokojnie. Lubię sam. Ze swoimi myślami. Tak. Sam z sobą trochę pobyć. Chojnice, tak? Tak. No to pewnie znane ci są trasy takie Wanogi albo Pomorskiej trochę, tak?
Jechałeś Vanogę, bo to wokół twojego... Nie, nie jechałem, bo ja jeżdżę tylko MTB, także nie jeżdżę na żadnych gravelach. Okej. Na szosie. No tak, widać po rowerze zresztą. Także jeżdżę tylko MTB. Debiutujesz w Karpatii? Tak, tak, to pierwszy raz. Ale w ogóle w ultra debiutujesz? Tak, pierwszy. Czyli pierwszy ultra. Pierwsze ultra. No i to żeś sobie wybrał takie trudne, no ale rozumiem, że górskie to właściwie jedyne w Polsce takie porządnie górskie. Kolegów na hotbike zostało z tyłu. Ale to razem żeście jechali, tak? Przez jakiś czas? Tak, tak, samochodem. Aha. Dotaliśmy razem do Leska. Okej. No Rafała to znam. Podziwiam ich na tych hotbike'ach, bo też mam taki rower. Ale uważam, że on się nie nadaje na tę trasę. Ale Rafał już raz przejechał. Pyszne. Tak się kończy Karpaty. Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Poproszę jakieś machnięcie do kamery. Trzymaj się. Dobra, życzę Ci miłej wycieczki i fajnych zjazdów. Dzięki, cześć.